Witam Cię bardzo serdecznie. Nazywam się Agata Tęcza-Chodun i zapraszam Cię na trening wzmacniający z dodatkowym obciążeniem. Jeżeli nie posiadasz hantli, nic nie szkodzi. Śmiało możesz wykorzystać butelki z wodą. Pamiętaj jednak, żeby dobrać obciążenie adekwatnie do swoich umiejętności i możliwości. Jeżeli jesteś gotowy, gotowa, to zaczynajmy. Zaczynamy od marszu i lekkiej rozgrzewki. Dodaj krążenia barków w tył. Pamiętaj o tym, żeby barki oddalać jak najdalej od uszu. Dodaj krążenia całych ramion. Jeszcze cztery. Cztery. Trzy. Dwa. Barki przód. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. I ramiona przód. Zatrzymaj nogi, ustaw je na szerokość bioder, ułóż ręce do boku, z wydechem zamknij i otwórz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, wyprost górę. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8. Rozluźnij barki. Weź jeden obciążnik, hantel bądź butelkę. Ustaw go przed sobą, unieś nogę w górę i przełóż hantel do boku. Raz, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 i jeszcze 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ostatni. Przenieś hantel na wysokość klatki piersiowej. Pamiętaj o tym, żeby łokcie były ułożone na szerokość klatki. Unieś ręce w górę, przenieś obciążenie w tył. Unieś w górę, ściągnij z powrotem w dół. Postaraj się, aby łokcie były cały czas w takiej samej odległości od siebie. Góra, tył, góra, ściągnij, góra, tył, góra, ściągnij. Trzymaj napięty brzuch i proste plecy. Góra, tył, góra, tył, góra, dół. Jeszcze dwa. Góra, tył, góra, ściągnij. Rozluźnij barki. Weź drugie obciążenie. Ustaw się na szerokość bioder. Hantle weź do boku, unieś ręce w bok. Wydech. Ręce muszą być delikatnie ugięte w łokciach. Brzuch i plecy są napięte. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. 4, 3, 2, ostatni. Rozluźnij barki.
Zostań w tej pozycji, ustaw obciążenie, wyciągnij je w przód przed siebie. Otwórz klatkę, zamknij, ściągnij w dół. Pamiętaj, brzuch jest mocno napięty, plecy są wyprostowane. Postaraj się ułożyć ręce na wysokości barków. Góra, otwórz, zamknij i dół. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Jeszcze raz. I luz. Rozluźnij barki, rozluźnij plecy. Ułóż obciążenie na wysokości barków. Zejdź w dół do przysiadu. Wyjdź w górę. Wyprostuj ręce. Ściągnij w dół. Przejdź do przysiadu. Pamiętaj o tym, żeby wykonać prawidłowo przysiad. Biodra idą w tył, ciężar ciała musi być na piętach i na zewnętrznych krawędziach stóp. Pamiętaj, żeby kolana nie leciały do środka i nie wychodziły poza palce u stóp. Jeszcze cztery. Trzy. Dwa. I ostatni. Rozluźnij barki. Ułóż obciążenie przed sobą. Przyciągnij je mocno pod brodę, natomiast łokcie ustaw wyżej niż nadgarstki. Brzuch musi być napięty, plecy proste. Nogi zostaw delikatnie ugięte w kolanach. Trzy. Dwa. I ostatni. Rozluźnij. Stań odrobinę wężej na nogach. Pochyl tułów delikatnie w przód. Swobodny opad rąk w dół z obciążeniem. Ściągnij pod klatkę piersiową. I dół. Plecy muszą być proste. Buzia patrzy przed siebie. Głowa na przedłużeniu kręgosłupa. Łokcie idą blisko ciała. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. I ostatni. Zostań w tej pozycji. Przenieś ręce do boku. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Łopatki ściągnięte, plecy proste, brzuch napięty. Ostatnie dwa i ostatni. Zejdź w dół, niżej na nogach. Ułóż dłonie na wysokości kolan. Zostań w tym półprzysiadzie. I staraj się wykonać ugięcia ramion w górę do barków. Pamiętaj o tym, żeby brzuch był napięty i plecy proste.
6, 5, 4, 3, 2 i ostatni. Wyjdź w górę i rozluźnij. Przejdź do leżenia. Unieś ręce do boku. Skieruj hantle w górę do sufitu. Wyprostuj nad sobą. Ściągnij z powrotem w dół. Wydech, wdech. Postaraj się, żeby łokcie nie dotykały do podłogi. Wydech w górę, wdech w dół. Wydech w górę, wdech w dół. Jeżeli ta opcja jest dla Ciebie zbyt prosta, unieś nogi w górę pod kątem 90 stopni i dodaj wyprost. Pamiętaj, żeby całe plecy przylegały do maty. Wydech. Wydech. 6. 5. 4. 3. 2. Ostatni. Odłóż nogi na podłogę. Dłonie. Ręce również. Wyprostuj hantle w górę do sufitu. Ściągnij w dół do czoła. Wyprost. Ściągnij do czoła. Pamiętaj, żeby łokcie były blisko siebie. Nie spiesz się. 6, 5, 4, 3, 2, ostatni. Odłóż hantle na podłogę, rozluźnij nadgarstki, rozluźnij ręce, przejdź do siadu. Wybierz albo jeden hantel bądź butelkę z wodą, albo dwa, w zależności od Twoich umiejętności. Przenoś z jednej strony na drugą. Z wydechem. Jeżeli to jest zbyt łatwe, możesz spróbować unieść obie nogi nad podłogę. Cztery, trzy, dwa i ostatni. Odłóż nogi, odłóż hantle, przejdź do siadu skrzyżnego. Rozluźnij barki, weź głęboki wdech i wydech. I jeszcze raz wdech i wydech. Wdech. Przytrzymaj ręce w górze. Przenieś w przód. Przyciągnij dłoń do siebie. Przytrzymaj chwilę. Zrób to samo z drugą ręką. Przytrzymaj chwilę. Plecy proste. Łopatki ściągnięte. Przenieś obie ręce w przód. Zaokrąglij plecy, schowaj głowę pomiędzy barkami. Wyciągnij ręce mocno do przodu. Przytrzymaj w tej pozycji. Oddal łopatki jak najdalej od siebie. Otwórz klatkę. Teraz przenieś dłonie jak najdalej w tył. Rozciągnij klatkę piersiową. I jeszcze raz. Wydech. Zaokrąglij plecy. I wdech. Otwórz.
Dziękuję Ci za wspólny trening. Zapraszam na nasz Instagram. Do zobaczenia, cześć!